Tak, powiedziałem, dzisiaj rozbiegówka, ale bardzo ważna, ponieważ szukamy uzasadnienia w ogóle. Po co nam rekolekcje, po co nam te dni? I czytania niezwykle bogate w treści. Proponuję skupić się na dwóch myślach w zasadzie, dwóch myślach, ale które nas poprowadzą do, tak sądzę, do jakiegoś rozwiązania. Pierwsza sprawa. Chrystus bierze swoich uczniów, wybiera nielicznych, bierze ich ze sobą na górę wysoką i tam na górze wysokiej odbywa się coś nieprawdopodobnie ważnego. Czyli w ich obliczu, w ich obecności, jego oblicze się przemienia, szata staje się lśniąco biała, po prostu ukazuje swoją chwałę zmartwychwstałego. Wyjawia im niezwykłą tajemnicę. Co więcej, dołączają do niego dwaj niezwykle ważni mężowie dla historii ludzkości, Mojżesz i Eliasz. W zasadzie elita cywilizacji ludzkiej. Niezwykle ważne wydarzenie. Dla Chrystusa, dla ludzkości ważą się losy ludzkości. I co się dzieje? Uczniowie śpią. Posnęli. W tak ważnym momencie posnęli. Czy jest wam to znane? Czy jest między nami ktoś, kto nigdy nie zasnął na bardzo ważnym kazaniu? Chociaż jedna osoba jest taka? A nie, nos pan wyciera, przepraszam. Słuchajcie, znamy to, na co dzień wszyscy to znamy. Gość się produkuje, mówi o zbawieniu w ogóle, o tym, że będę zbawiony, że czekam. Zasypiamy. Są tacy, którzy przespali najważniejsze momenty z życia swoich dzieci. Pierwszy krok, pierwsze słowo. Pierwsza dziewczyna, pierwszy chłopak, pierwsze studia, pierwsza żona. Są dzieciaki, które przespały bardzo ważne momenty z życia swoich rodziców. 25. rocznica ślubu, a ten przespał. No. Mi się zdarzyło kiedyś tak, że jeden ze studentów dzień przed ślubem przyszedł i mówi: Malina, słuchaj, wiesz co, tak najlepiej to byłoby teraz zasnąć i obudzić się za dwa dni. Najpierw było przespać to, nie? Dlaczego tak się dzieje, że potrafimy przespać naprawdę ważne momenty w naszym życiu? Dlaczego tak się dzieje? To się im zdarzyło. Pierwszy papież, niezłe ziółko. Dobrze, druga scena. Jak już się obudził Piotr, to zaczął gadać. O jakichś namiotach, o czymś. Ty już, Mojżesz i Eliasz dawno zniknęli, a ten coś przebąkuje, że najlepiej postawmy namioty, najlepiej trzy namioty. No ten komentarz jest następujący, bo nie wiedział, co mówi. Ale mówił. Nie znamy tego? Włączamy telewizor, jest gościu. Mówi, nie wie, co mówi, ale gada. Włączamy radio, znowu. Gościu gada. Nie wie, co mówi? Gada. YouTube to w zasadzie cała taka wielka rzeka, nie? Gości, którzy nie wiedzą co, ale gadają. Na ambonie zjawi się taki, który nie wie, co gada, ale gada. Czasami nawet ma święcenia biskupie. A jedzie, a nie wie w ogóle o czym. Z pełnym przekonaniem. Proszę sobie popatrzeć w lustro też dzisiaj wieczorem. Nigdy nie zdarzało się wam gadać, mimo że nie wiecie nic na ten temat? Ilu tak zdało egzaminy? Aż strach myśleć. Nigdy nie mieliście wykładowcy, który mówi, chociaż nie wie, co mówi? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Skąd to się bierze? Takie fenomeny. Co więcej, dlaczego dzisiejsza Ewangelia stawia pytania,
a nie ma odpowiedzi. Jaki to ma sens? Ja w tej Ewangelii nie widzę odpowiedzi, dlaczego Piotr spał i nie widzę, dlaczego gadał, chociaż nie wiedział, co mówi. I tu dochodzimy pewnie powoli do sedna. Niedawno, nie tylko ja jeden, dostałem pytanie z prośbą o radę. Sformułowaną całkiem grzecznie. Nie będę wchodził w szczegóły, generalnie ktoś chciał dokonać zakupu czegoś u kogoś, kogo podejrzewał o niezbyt moralne prowadzenie. I czy może kupić, czy nie może kupić. Odpowiedziałem. Jesteś wolnym człowiekiem w wolnym kraju. Rób to, co podpowiada ci sumienie. Dostałem bardzo niemiły list, że jest totalnie zawiedziony mną, że w ogóle jakim prawem się odzywam publicznie, że zbyłem go i że w ogóle jestem fatalny. No. Ktoś oczekiwał, że ja za niego dokonam pracy, którą on powinien dokonać. Że ja mu powiem, jak powinien się zachować. Nie na tym polega wychowanie. Każde wychowanie ma prowadzić do samodzielności. Jeśli ten człowiek pisze do duszpasterza akademickiego, to znaczy jest minimum studentem, to powinien wiedzieć, jak się zachować. Po to są rekolekcje, żebyśmy takich listów nie musieli pisać. Rozumiecie? Żeby każdy z nas mógł sam odpowiadać sobie na tego typu pytania. Żeby był samodzielny w tym. I dlatego dzisiaj w Ewangelii nie ma odpowiedzi na te pytania, któreśmy sobie postawili. Dlaczego Piotr śpi, jak się odbywają bardzo ważne rzeczy w jego życiu i w życiu Kościoła? Dlaczego Piotr gada, mimo że nie ma nic do powiedzenia? Ponieważ Ewangelia, a raczej Bóg, ufa, że każdy z nas jest w stanie znaleźć odpowiedź na te pytania. Że to nie przerasta naszej siły. Że to nie wykracza poza nasze możliwości. Jesteśmy w stanie sami to zrobić. I cała produkcja Jacka Pulikowskiego tej z nami, wszystkie konferencje, wspólna modlitwa, kazania, mam nadzieję, że krótkie, mają prowadzić do tego, żebyśmy byli samodzielni w odpowiedzi, w szukaniu odpowiedzi na te bardzo ważne pytania. I tego na początku rekolekcji, takiego efektu rekolekcji z całego serca wam życzę. Amen.